Dzień dobry, to jest magazyn Polacy pod lupą. Znowu jak co tydzień będziemy sobie analizować, jak ten weekend, a także mecze w środku tygodnia wykonały w wykonaniu naszych reprezentantów, a także po prostu naszych stranierich poza granicami, Polski. Ze mną jak zawsze Mateusz Borek. Dzień dobry, buongiorno. Widzę, jest tu uśmiech i jak patrzyłeś sobie na ten weekend w wykonaniu Polaków, to taka pierwsza rzecz, która ci przychodzi na myśl, to co to jest? No kilka spraw. Na pewno United States of America i kolejne polskie bramki, czyli gole Kacpra Przybyłki. 12 trafienie dla Filadelfii, która zajmuje ostatecznie drugie miejsce w konferencji wschodniej. Pewnie będziemy o tym rozmawiać. Kolejny gol też Jarka Niezgody. Chcę, żeby ten chłopak dotrwał bez kontuzji do końca sezonu. Przygotował się i pokazał jakby pełnię umiejętności w następnych rozgrywkach MLS. Siódme konto czyste Kamila Grabary. To na pewno robi na mnie wielkie wrażenie i to jest chłopak, który czasami jest kontrowersyjny, czasami czymś chlapnie, czasami pójdzie most za daleko. Mi też się dostało, czy tak naprawdę mógłbym być jego ojcem. Natomiast na pewno... Nie jesteś zły, nie? Nie, no co? Na pewno talent, na pewno osobowość, na pewno pewność siebie i cieszę się, że ten chłopak przyjeżdża po raz pierwszy na zgrupowanie reprezentacji, bo wydaje mi się, że akurat w życiu Grabary to może być też taki punkt zwrotny, że on dotknie tej polskiej piłki na najwyższym poziomie, pobroni na treningu strzały Roberta Lewandowskiego, pozna filozofię pracy Paulo Souzy. Być może coś jeszcze u niego przeskoczy i za chwilę zobaczymy tego chłopaka na jeszcze wyższym poziomie, chociaż ja bardzo doceniam ligę duńską, zwłaszcza jeśli mówimy o tak wielkim klubie jak FK Kopenhaga. Też myślę, że ważne jest to, żeby sama reprezentacja go poznała, bo jednak on był zawsze w bardzo różny, kontrowersyjny sposób odbierany i zawodnicy, którzy na przykład go nie znają, zawsze do niego podchodzili z dystansem. Ja pamiętam, kiedy on przyjechał pierwszy raz na zgrupowanie kadry U21, no to był bardzo na dystans traktowany przez wszystkich reprezentantów, a później tak naprawdę to stał się czołową postacią szatni i jednym z lepszych kolegów tych wszystkich reprezentantów. No się nie szczypie w język. No, polemiki z Hajtą, polemiki z Gikiewiczem, polemiki z innymi ludźmi, czy polskiej piłki, czy polskiego dziennikarstwa. To jest, można powiedzieć, chleb powszedni. Natomiast też chłopak musi mieć coś sobie szczególnego, skoro dostał opaskę kapitana, skoro był pierwszym bramkarzem reprezentacji U21. No, ktoś powie, nie poradził sobie w Anglii. No, jesteś w Liverpoolu, gdzie jest Alisson, gdzie no wiadomo, jaka jest konkurencja, też nie jest tak łatwo po prostu być pierwszym czy drugim bramkarzem tego klubu. No, poszedł do Championship, miał mecze lepsze, miał mecze gorsze. Natomiast chyba dzisiaj przychodzi taki czas, powiedziałbym, stabilizacji. Ja wiem, że popełnił kilka błędów w tym sezonie. Grabara jest zawsze spektakularny w swoich wpisach na Twitterze, w swoich interwencjach, które bardzo często, no można powiedzieć, że noszą takie znamie interwencji klasy światowej, ale też to są takie dosyć powiedziałbym, zauważalne i potężne błędy. I o tych błędach pewnie w Polsce się więcej mówi niż o jego bardzo dobrych meczach i spektakularnych interwencjach. Mateusz, to na początek polecimy sobie do Rosji. Też Rosja. Przygotowaliśmy takie zestawienie według czempionatu, jak prezentowali się nasi zawodnicy w dotychczasowych kolejkach, w dotychczasowych spotkaniach. No, najlepsze te noty ma, co nie dziwi, Sebastian Szymański, ale generalnie jak spojrzymy na noty Polaków, no to żaden nie odstaje i wszyscy są zdecydowanie powyżej średniej. No, Grzesiu Krychowiak, ja myślę, że piłkarz bardzo często w Polsce deprecjonowany przez pryzmat kilku meczów, gdzie rzeczywiście ta forma fizyczna nie była najlepsza. Skoro ta forma fizyczna nie była najlepsza, to też wolniej myślał, wolniej grał, ta noga była cięższa. Natomiast to jest cały czas fundament, myślę, i reprezentacji, i przede wszystkim drużyny klubowej. Przenosiny z Lokomotywu Moskwa do Krasnodaru, opaska kapitana u trenera Gonczarenki też pokazuje jednak, jakim szacunkiem cieszy się w tym klubie Grzegorz Krychowiak. Spoglądając na jego statystyki z tego sezonu, to jest 12 meczów w lidze, 3 bramki, 3 asysty, do tego też jedno trafienie w Pucharze Rosji, także to są naprawdę dobre liczby. A też pamiętajmy, że jednak gra te pół piętra niżej, tak, w Krasnodarze Grzegorz Krychowiak w stosunku do tego, jak był wystawiany w Lokomotywie. No, trener Lokomotywu, czy inaczej dyrektor sportowy,
powiedział ostatnio uczciwie. Zależało mu na zawodnikach młodszych, tańszych i trochę inaczej grających w piłkę od Grześka Krychowiaka, dlatego była presja, żeby go sprzedać. Maciej... A też jest fajne to, że zobacz, gdzie Grzegorz nie idzie, to tak naprawdę od razu jest taka mocna identyfikacja z klubem. W Hiszpanii od razu nauczył się języka. No. Podobnie było, kiedy na samym początku kariery przyszedł do Francji, teraz w Rosji też bardzo dobrze mówi po rosyjsku. No myślę, że to jest taki, szatnia go lubi. Myślę, że to jest taki drugi przypadek obok Michała Żewłakowa, że jest to po prostu kosmopolita, jest to facet, który mówi w kilku językach, zarobił dużo pieniędzy, poznał kilka krajów, wydaje mi się, że wydatnie w tej chwili przygotowuje grunt do tego, żeby kiedyś na przykład zająć się menadżerką, jeśli nie będzie miał takiej pasji do bycia trenerem. Mówi po francusku biegle, mówi po polsku, mówi po angielsku, mówi po hiszpańsku. Teraz nauczył się błyskawicznie języka rosyjskiego. Nie wiem, czy jeszcze tutaj pogra sobie w Bundeslidze na stare lata i nauczy się kolejnego języka, ale na pewno piękna przygoda z piłką. Mnóstwo fajnych wspomnień, a myślę, że Grzegorz jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, chociaż Krasnodar w tej chwili troszeczkę poniżej oczekiwań, bo to jest 7. miejsce w tabeli Ligi Rosyjskiej. Maciej Grybus, on nie grał w tej kolejce, w derbach Moskwy to było związane z pauzą za żółte kartki, natomiast też no naprawdę znacząca jest ta średnia not Augustyniaka, bo mówimy o zawodniku, który gra w tej chwili jednak w ostatnim zespole Ligi Rosyjskiej. Zwykle to jest tak, że u dziennikarzy miejsce w tabeli, wyniki drużyny mają wpływ na wysokość not. A tutaj, jak się okazuje, no prawie 6,5 za 10 meczów ligowych, to jest myślę, że czy nawet 11, 10 meczów ligowych, to jest naprawdę wysoka nota dla Augustyniaka. No to Mateusz ma, jest z nami Rafał Augustyniak. Cześć, Rafał. Dzień dobry. Słuchaj, pamiętam, jak ostatnio myślałem, łączyłeś taki się... zawodnik MMA z Dagestanu. Jak ostatnio się łączyłeś z chłopakami w misji, chyba jeszcze wtedy to była misji futbol. Za oknem pełno śniegu, jak teraz pogoda? No, dzisiaj też już troszeczkę śniegu jest, no ale przez 3 dni będą jeszcze 3 stopnie, już później na minusie, to już tylko można oczekiwać na śnieg. Mentalnie już jesteś gotowy na tę srogą rosyjską zimę? No już jestem gotowy, już raz minus 12 było, także już jestem przygotowany. Słuchaj, Rafał, cieszę się, że przyszły inne czasy, bo kiedyś to ja pamiętam, że stałem całą noc w Radomiu, żeby kupić sofiksy zimowe. Także musiałbyś trochę wystać swoje, żeby być przygotowany do tego sezonu zimowego. Chłopie, 0-0 z Zenitem. O co tu w ogóle chodzi w tej zabawie? Ostatnia drużyna w tabeli kontra zespół naszpikowany gwiazdami, który jest na pierwszym miejscu i nie dajecie się pokonać. No na pewno ciężki pojedynek z Zenitem, ale też ta czerwona kartka pomogła, że tam od 50 którejś minuty graliśmy w przewadze. Claudinho, tak, czerwona kartka. No wcześniej już w pierwszej połowie powinna być czerwona kartka, druga żółta dla Rakickiego, ale sędzia nie pokazał, więc może chciał się zrehabilitować troszeczkę i Claudinho pokazał, chociaż ewidentna była, bo na prostej nodze wjechał, także... No dobrze, że jakieś tam punkty łapiemy, bo wiadomo, ta sytuacja w tabeli w tym roku jest naprawdę ciężka. No, na 14 kolejek 5 bramek strzeliliśmy, to jest nasz największy problem. No właśnie, bo patrzę tam przód, Bićwalwi, najlepszy snajper drużyny, najlepszy, no tak w cudzysłowie trochę, bo ma tylko 2 bramki na koncie. No w normalnym sezonie to ty już miałeś 3 czy 4 na tym etapie sezonu. No dokładnie, no tak jak mówię, no... Bardzo ciężka sytuacja, no przede wszystkim w tej ofensywie, no bo odeszło kilku graczy i no ja jestem tutaj 2,5 roku, no i tak naprawdę to przewinęło się z 20 chłopaków, tak, którzy odeszli z drużyny, więc ta drużyna jest troszeczkę teraz przebudowana, chcieli zrobić, troszeczkę pościągać młodych zawodników z niższych lig, no i jak widać, to na razie się nie sprawdza. A ty też już zaczynasz czuć, że robi ci się za zimno i chciałbyś za chwilę uciekać z Uralu, czy nie? No bo pamiętamy, że była oferta chyba z PAOK-u Saloniki nie tak dawno. No na pewno, no mam też ofertę kontraktu 3-letniego z Uralu już tak naprawdę na stole. Zaczęły się tam jakieś rozmowy, no zobaczymy, no za chwilę grudzień, dostanie pół roku kontraktu, ale tak jak mówię, no mam ofertę z
Urala na 3 lata, żeby podpisać. Więc no zobaczymy. Dzięki, Haroszyje? Procentowo jak obstawiasz te swoje szanse na pozostanie w Uralu? No 50 na 50, no, można powiedzieć. Aha. Czy oni chcą, ty nie. No nie, no aż tak to nie. No, no tak jak mówię, no, no jest oferta, no zobaczymy, co też zimą się wydarzy. Słuchaj, a jeżeli chodzi o taką twoją dyspozycję na boisku, porównując do tego, kiedy byłeś powoływany do reprezentacji Polski, to dzisiaj na jakim jesteś etapie po tej kontuzji i generalnie tak piłkarsko, jak się czujesz? Dzisiaj jesteś na jeszcze wyższym poziomie, na podobnym poziomie, jak to wygląda? No myślę, że powoli wracam do tego poziomu, który już prezentowałem przed kontuzją, no bo tak naprawdę wypadłem na 6 tygodni, więc teraz już tymi meczami w październiku doszedłem już do fajnej dyspozycji i naprawdę już to wygląda dobrze. No już żałuję, że powoli ta liga się kończy, no bo zostały tak naprawdę tylko 4 kolejki w lidze rosyjskiej, więc troszeczkę mało. Słuchaj, patrzę tak, Ural 11, Chimki 12, Achmat 13, Niżny 14. Tak wygląda ten dół tabeli. Kilka tygodni temu, jak spojrzeliśmy na tabelę, to Ural wydawało się, że już jest pogrzebany. Potem nastąpiła jakaś niesamowita seria, chyba 3 meczów, gdzie zdobyliście 7 punktów, wygrzebaliście się z tej strefy, no i teraz jest powrót. Trener Szalimow, powiedz nam coś więcej o jego filozofii. Jak on chce grać w piłkę? No na pewno trener Szalimow troszeczkę poukładał nas w grze defensywnej. No, akurat tak się złożyło, że gdy trener Szalimow objął naszą drużynę, to tak naprawdę 3 dni przed meczem ze Spartakiem, ja w meczu ze Spartakiem w 75 minucie musiałem zejść z boiska i 5 tygodni tak naprawdę spędziłem w siłowni, a nie na boisku. I na pewno nas poukładał w grze defensywnej. Zmienił nam ustawienie na 3 środkowych obrońców. Gramy teraz piątką w obronie i na pewno to jakby nas scementowało w obronie, bo tak naprawdę tracimy, można spojrzeć na tabelę, to mamy 5 bramek strzelonych, ale 15 tylko straconych, więc to też taki mały paradoks, bo nasz bramkarz w tym momencie chyba ma najwięcej czystych kąt w lidze, albo jest jednym z lepszych, więc to też taki paradoks tego, że jesteśmy na ostatnim miejscu. Mówisz o zmianie ustawienia i w kilku meczach też w tym sezonie zagrałeś na środku obrony. Jak to u ciebie wygląda i generalnie jak patrzysz na siebie, to jest twoja przyszłość, żeby później grać to pięterko niżej? Myślę, że tak. Czuję też się dobrze na tej i w czwórce obrońców i w trójce obrońców. Też mi się fajnie gra, więc na pewno myślę, że to jakaś moja dodatkowa pozycja. Rafał, też siebie tam widzę w przyszłości. Patrzyliśmy na tą średnią not. Bo Polacy wszyscy, powiedziałbym, że trzymają poziom w Rosji. Od Szymańskiego, który ma chyba 6,83, przez Krychowiaka 6,79, przez Macieja Rybusa aż do ciebie, ty masz też blisko 6,5 średnią not. No, mówimy o zawodniku ostatniej drużyny rosyjskiej, czyli wygląda na to, że w tym zimnym klimacie, no też takie mają zimne analityczne oko dziennikarze, że nie ma tych not do dołu, dlatego że drużyna jest na ostatnim miejscu w tabeli. Tak, dokładnie. No myślę, że tutaj tak dziennikarze nie szufladkują tego wszystkiego, że grasz w ostatnim drużynie, to damy ci niższą notę, słabiej ci ocenimy, grasz w tej najlepszej drużynie, to zawsze będą te wyższe oceny. Myślę, że tutaj dziennikarze patrzą bardziej, jak zawodnik gra i co może dać drużynie, a nie przez pryzmat wyników. Z twojej perspektywy zdanie o każdym z Polaków w lidze rosyjskiej na ten moment. Maciej Rybus. No Maciek na pewno się teraz miał małe kłopoty, bo miał tą kontuzję, powoli wraca. No Szymi na pewno w gazie jest jednym z lepszych zawodników w lidze w tym momencie na swojej pozycji. No i Krycha wiadomo, no, trzyma swój poziom. Słuchaj, a no bo też już ta dyskusja w Polsce jest dosyć męcząca dotycząca Sebastiana Szymańskiego. Wiemy, że ten chłopak ma 3 bramki, 4 asysty na koncie. On sam po ostatnim meczu się wypowiedział, że nie do końca rozumie, dlaczego go nie ma w reprezentacji Polski, bo nie dostał takiego wytłumaczenia. Tak jak mówisz, cały czas postać wiodąca, 11 sezonu.
Co ciekawe, piłkarz ofensywny, będący w pierwszej trójce odbiorów w lidze, bo on też bardzo dobrze gra w defensywie, to twoim zdaniem jest piłkarz na poziom reprezentacji Polski, czy czegoś mu brakuje, skoro nie widzi go Paulo Sousa? No, według mnie na pewno jest. No, pokazuje to w swojej drużynie. No, bierze udział naprawdę w wielu akcji ofensywnej, tak jak mówisz, gra fajnie w obronie, ogólnie całe Dynamo, ta młoda drużyna, i oni naprawdę idą fajnie do pressingu. Tak naprawdę od pierwszych minut oni grają wysokim pressingiem i z tego się biorą też odbiory Szymiego. No i oglądam czasami też właśnie te mecze jego, to on naprawdę jeździ na dupie w tym zespole, gdzie wcześniej tak nie grał, więc na pewno jest w formie reprezentacyjnej. Słuchaj, widzę, że jest klima w domu, w każdym pomieszczeniu, tutaj w tym ujęciu. Czy jest też kominek? Nie, kominka nie ma, ale naprawdę grzeją mocno tutaj, więc jest gorąco. Słuchaj, a co wy robicie w wolnym czasie tam? W tym momencie tak naprawdę nie ma co robić, bo nie jestem zaszczepiony, więc jedyne, gdzie mogę się udać, to do supermarketu albo do apteki. Ale to... bo wprowadzili teraz QR kody i... No i bez QR kodu ja nie mogę nigdzie wejść tak naprawdę. Ale to jest jakby twój pogląd na świat i na sprawę szczepień, czy po prostu nie było czasu? Nie, po prostu nie chcę się zaszczepić na pewno Sputnikiem, bo tak naprawdę ten Sputnik da mi tylko jakiś tam wariant w Rosji. Pojadę do Europy i ta szczepionka nie jest uznawana, więc bez sensu się szczepić. No tak naprawdę u nas w drużynie kilku chłopaków się tylko zaszczepiło, więc mieliśmy wybór i zaszczepiło się kilku. A jak wygląda w tej chwili ta procedura, na przykład latania na mecze, korzystania z restauracji, z innych rzeczy, jak latasz z drużyną i jesteś w gronie tych niezaszczepionych? To jest duży problem? To za każdym razem trzeba robić przed wylotem testy? Tak, nawet jeżeli drużyna, tam wszyscy by byli zaszczepieni, to i tak przed każdym meczem mamy robione testy. Ale każdy lot to jest tak naprawdę wyczarterowany. My nie mamy tam styczności z innymi ludźmi, wchodzimy osobnym wejściem na lotnisko, od razu przychodzimy tak naprawdę do samolotu, więc tam nie mamy styczności z innymi ludźmi, więc to jest dobrze zorganizowane. Ale rozumiem, że gdybyś się na przykład zaszczepił w Polsce, nie wiem, Johnsonem, Pfizerem, inną szczepionką, to byłaby to szczepionka respektowana w Rosji. Nie. Była tutaj taka sytuacja, ostatnio czytałem. Właśnie w Jekaterynburgu przyleciał jakiś facet, przyleciał z Ameryki, miał szczepionkę Johnson & Johnson i wystawili mu QR kod, tam napisał gdzieś tutaj do służby, wystawili mu QR kod, po czym po tygodniu go anulowali i powiedzieli, że tej szczepionki już nie uznają. No ale ja ostatnio byłem, muszę ci powiedzieć, Rafał, w Moskwie na meczu Legii, byłem w Kazaniu na meczu Rakowa i akurat jestem zaszczepiony Johnsonem i respektowali te szczepionki wszędzie. No chyba, że Jekaterynburg ma swoje przepisy. Halo. Trudny temat. Trudny temat to internet, patrz. Nie, zawsze tak Uralu. Jest. Ale no, to jest... może Rafał wróci, to byśmy dopytali. To jest też trudna sytuacja dla takiego piłkarza, jak wiesz, siedzisz w miejscu, gdzie praktycznie no, pogoda wygląda jak wygląda, do tego jeszcze praktycznie nie możesz wyjść z domu. No nie, no tragedia. Człowieku, no, życie polega. Ty byś w takim miejscu nie grał, no, na pewno. Ja nie mam szans, no bo to oprócz tego, że idziesz na trening, czy rozgrywasz mecz, no to trzeba żyć, trzeba wyjść do restauracji, do kina, do ludzi, spotkać się, bajerka, kawka, no to nie ma innego życia. Nie wiem, jak tam wygląda nasza sytuacja z połączeniem, czy uda... Na razie bezskutecznie. No... To jest może wszystko kontrolowane. Zaczęła się rozmowa o Sputniku i o innych szczepionkach. Już pan Augustyniak już się z Polską nie połączy. Trudny temat. Dobrze, to panowie, skoro tak, to pokażmy weekendowe sukcesy Polaków. A poczekaj, czyli dobra, mamy zaraz chyba szansę. Słuchaj, myśleliśmy, że służby, trudny temat, Sputnik, Johnson, już jest podsłuch i wyłączenie połączenia. Też się czasami tutaj tak z żoną śmiejemy, że jak rozmawiamy o tematach politycznych, to gdzieś tutaj ktoś chyba lepiej nie mówić, więc słuchaj, tak no, może być. Ale to może postawisz na sporty zimowe, chociaż skoro nie możesz chodzić do restauracji czy kawiarni, jakieś łyżwy, nartki i wiesz, no coś człowiek musi robić, żeby nie zwariować. No dokładnie, akurat stok otworzyli tutaj w piątek poprzedni, więc
można się wybrać. Jeździsz? Pozwala na to kontrakt? Kontrakt nie pozwala. Znaczy, no ja nie jeżdżę, ale żona lubi, więc mogę popatrzeć. Okej, okay, czyli rozumiem. Żona na stok, a ty nie grzane wino, chciałem powiedzieć. Herbata pomarańcza. Słuchaj, a jeżeli chodzi o Paulo Souza, on się z tobą kontaktował w ostatnim czasie, rozmawialiście na temat twojej formy, nie wiem, wtedy jak byłeś kontuzjowany chociażby. Nie było kontaktu. To chyba było tak, że wiesz, Rafał, jak się z tego co pamiętam, żegnał z trenerem na lotnisku w Londynie po rywalizacji z Anglią. Dobrze pamiętam? Tak. No, to było tak. Rafał, dziękujemy za zgrupowanie, zadzwonimy do pana, no, ale nie macie numeru, ale zadzwonimy. Ale nie, tak już zupełnie poważnie, to... Jak ty do tej sytuacji podchodzisz? Jest ci przykro, jest ci smutno, godzisz się z tym, jakby w 100% akceptujesz, zwłaszcza, że przez pewien czas byłeś kontuzjowany, czy teraz masz zamiar na taki finish i jeszcze pokazać przed mistrzostwami świata, na które mam nadzieję, że pojedziemy, a może już będziesz zawodnikiem innego klubu, bo przecież mundial jest dopiero w listopadzie. No na pewno było przykro, że się nie załapałem do tej, że byłem na tej liście rezerwowej. No ale co, to jest piłka nożna, to jest reprezentacja Polski, trener Souza odpowiada za wyniki i za ludzi, których tam ma, więc to mi jedynie, no co, mogło być przykro, ale to przecież się nie obrażam, po prostu gram dalej w piłkę i robię swoje. Rafał, za sukcesem mężczyzny stoi zawsze mądra kobieta. To powiedz mi tak, czy twoja żona, która lubi jeździć na nartach, bo o tym już tutaj sam powiedziałeś, czy ona dalej chce jeździć na tych nartach w Jekaterynburgu, czy jednak wolałaby narty wodne, na przykład w okolicach jakiejś plaży przy 30 stopniach? No myślę, że wolałaby narty wodne. Tutaj można tylko 3 miesiące na nartach wodnych pojeździć, a reszta to już raczej zimowy ekwipunek. Słuchaj, a możesz nam zdradzić na przykład ewentualnie, jakie miałeś oferty? Już, jeżeli nie chcesz mówić o klubach, to na przykład kraje, jakie kraje tobą się interesują? No na razie nie chcę o tym mówić. Okay. Mam kontrakt tutaj w Rosji i na razie nie chcę o tym mówić. No, też no, na pewno coś jest. Słuchaj, no, też słuchają. Dobrze, Rafał, dziękujemy bardzo ci bardzo. Dziękujemy. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrowionka, cześć. Mateusz, szybka informacja dla naszych widzów, bo jak widzicie, ja dzisiaj tutaj z laptopem Lenovo Legion 5. Laptop no raczej nie dla nas, a na pewno nie dla ciebie, bo to laptop gamingowy, ale dla wszystkich fanów gamingu, dla wszystkich fanów elektroniki mamy specjalną ofertę dedykowaną właśnie dla was. Z kodem, który jest widoczny na ekranie, Legion-900. Możecie kupić ten laptop o 900 paczek taniej. Tak, brawo. No dokładnie. Dobrze. A co ten komputer takiego masz szczególnego? Znaczy, czego nie ma mój komputer? Wiesz co, przede wszystkim jest duży i bardzo ciężki. Okay. A na temat innych parametrów za dużo nie mogę ci powiedzieć. Okay. Niestety. A ty jesteś gamingowcem? Nie. Kiedyś grałem w FIFA, ale teraz już wiesz co, nie ma czasu. Dziewczyny mówią, że ty jesteś takim towarzyskim gamerem. No dobra, słuchaj. Dobrze, kończmy ten temat. Rosja mamy jakby za sobą. Grecja, panie Mateuszu. Grecja. Tutaj musimy powiedzieć dwa słowa o Karolu Świderskim. Wiesz co, ja tak chciałem a propos tego Dynamo, bo sobie tutaj wypisałem. 3 bramki, 4 asysty Szymański. Natomiast no, to o czym mówi Rafał. Grają bardzo ciekawą piłkę, grają bardzo fajnie pressingiem. Ten człowiek, z którym się bardzo często Szymański wymienia, więc Fomin, on też ma fantastyczne statystyki, bo to jest 6 bramek i 2 asysty. Do tego tutaj na pewno trzeba liczyć Zachariana, 2 bramki i 6 asyst, także jest kilku piłkarzy, którzy jednak regularnie punktują w tej punktacji kanadyjskiej. No może się jeszcze Szymańskiego doczekamy przed samym mundialem. Grecja, Karol Świderski znowu na ławce i to wchodzi dopiero na ostatnie minuty w meczu z Panathinaikosem Ateny. Akpom do tego z golem. No pytanie, czy tutaj nie zaczną się jakieś problemy dla Karola Świderskiego, no bo wiemy, że tam jednak ta rotacja jest stała pomiędzy Akpomem a Świderskim. Oni mniej więcej dostają po równo minut, no ale w ostatnim czasie jednak gdzieś to zaufanie do Karola Świderskiego trochę mniejsze.
bo też liczby go nie bronią. Znaczy, wiesz, no, dwa gole, trzy asysty w tym sezonie. Liczby go nie bronią, natomiast tak spoglądam sobie na Kpoma. No jednak mówimy o zawodniku, który po prostu jest dziewiątką. Tak. A Świderski, mam takie przekonanie, że on najlepiej czuje się jako ten piłkarz podwieszony, jako drugi napastnik, ewentualnie ktoś wspierający tego wysuniętego napastnika z lewej czy z prawej strony boiska, bo on potrafi być takim krążącym elektronem, potrafi zrobić przewagę, szuka go piłka, potrafi fajnie dograć. No ale dwie bramki to jest naprawdę na razie taki wynik Świderskiego w tych 17 meczach rozegranych już w PAOK-u tej jesieni. Wiadomo, że niektóre występy takie symboliczne, fragmentaryczne, jak ten ostatni z Panathinaikosem. Także no to jest sytuacja taka dosyć, powiedziałbym dzisiaj, trudna do akceptacji dla samego Świderskiego, myślę, bo ten chłopak ma lepsze w tej chwili statystyki w reprezentacji niż w klubie, tak jak mówiliśmy w Mocy Futbolu. Lewandowski cały czas króluje, strzela, asystuje. Świderski w klubie średnio. Teraz tylko ławka rezerwowych. Piątek cały mecz na ławce rezerwowych. Arek Milik gra, ale jednak no, brakuje mu w tej chwili bramek i zaczynają się takie pierwsze głosy niezadowolenia, jeśli chodzi o sympatyków Marsylii. Także no na pewno nie jest to najłatwiejsza sytuacja dla Świderskiego. PAOK na szczęście cały czas gdzieś u góry, bo wiemy, Olympiakos, AEK, PAOK to są te drużyny, które przewodzą w tabeli. Ale z drugiej strony ty też pewnie pamiętasz wielu takich piłkarzy, którzy czasem nawet pomimo słabszej dyspozycji w klubie, czasem nawet nie grając w klubie, przyjeżdżali na reprezentację i to był kompletnie inny piłkarz, taki powiedziałbym piłkarz reprezentacyjny, no chociażby ostatnio Kamil Grosicki, który zawsze gdzieś tam coś w reprezentacji ekstra dawał. No dla wielu piłkarzy to jest drużyna, w której czują się najlepiej. Być może tak w tej chwili też czuje się, zwłaszcza z zaufaniem Paulo Souzy, właśnie Karol Świderski. Tak opatrzymy na PAOK, tam jest Bisewar, Żywkowicz, Murk za plecami środkowymi napastnika. No i tak sobie myślę, żeby można spróbować jednak Świderskiego na innej pozycji, to znaczy nie na pozycji klasycznej dziewiątki, tylko na pozycji czy Bisewara, czy Murga, bo myślę, że z tej lewej strony on tutaj też mógłby dać PAOK-owi Saloniki sporo. Pewnie się tutaj nie chcemy powtarzać, ale no jest mecz z Panathinaikosem, PAOK wygrywa 3-1. Asysta Carlitosa, też ważne zaznaczenie. Asysta Carlitosa, no ale też wiesz, patrzę, że dwie bramki człowieka, którego znamy z reprezentacji Słowenii, Kurticia, który gra na środku pomocy. Kurtić, co ciekawe, jest w tej chwili najlepszym snajperem PAOK-u Saloniki. Czyli mówimy o środkowym pomocniku. On jest najlepszym snajperem, a potem jest kilku piłkarzy, którzy mają dwie bramki na koncie, a więc jest tam Świderski, jest Akpom, jest też Żywkowicz. Natomiast Karol w reprezentacji przekonuje, Karol w reprezentacji dużo daje i, no i być może pocieszeniem jest, że przyjedzie bez kontuzji i wypoczęty. Tak, natomiast my to straszymy tym Akpomem, natomiast Akpom też nie jest napastnikiem, który strzela, też nie jest napastnikiem, który dobre liczby notuje, bo to są 4 gole i 1 asysta, więc biorąc pod uwagę klasyfikację kanadyjską, to ma identyczne liczby jak Karol. Nie róbmy z gościa jakiegoś, nie wiem, tutaj demona futbolu z tego Anglika, bo tak jak powiedziałem, no, on w tej chwili ma... Jak on ma? On ma dwie bramki w lidze, on ma dwie bramki też w lidze konferencji. W lidze konferencji i jedna asysta w lidze. Łącznie 4, także aż tutaj muszę okulary zakładać, żeby sprawdzić, czy to jest prawda, że on ma 4 bramki i jedną asystę w 14 spotkaniach, a my z niego robimy takiego, wiesz, tutaj monstera pola karnego. No nie przesadzajmy. Panie Mateuszu, było troszkę o Rosji, trochę zimy, więc polecimy sobie do Skandynawii, bo tam kluczowy moment sezonu w Szwecji. Moment sezonu też myślę ważny dla Polaków, bo jak sobie zerkniemy na tabelę, no to tam wysoko jest AIK Solna, zespół, który walczy cały czas o mistrzostwo Szwecji i zobaczmy, jak to dokładnie wygląda na liczbach. Malmo 54 punkty, Djurgården 53, AIK 50, Elfsborg 49. Te 4 drużyny cały czas liczą się w walce o mistrzostwo Szwecji. Trenerem AIK-u Solna oczywiście jest Bartosz Grzelak. No i 3 kolejki tylko do końca, więc jest szansa, że nie tylko w Finlandii będziemy mieli Polaka na podium, ale też duża szansa, że Polak będzie może nie tylko na podium, a nawet mistrzem Szwecji, to jako trener. Fantastyczna przygoda. Młody trener, 43-letni, ponad już 50 meczów na ławce AIK-u Solna. Były asystent trenera młodzieżówki szwedzkiej.
Ja muszę mu szczególnie kibicować, bo podobnie jak ja urodził się 2 listopada, tylko 5 lat później, ale na pewno przyglądam się jego przygodzie trenerskiej i szczerze mówiąc, no, chciałbym kiedyś go zobaczyć w dużym polskim klubie. Bo no na pewno ma. To wiesz, co ja myślę, że to już jest taki etap, że Bartosz, Bartosz Grzelak dzisiaj myśli chyba o innych klubach. No nie wiem, no. Ja myślę, że jakby i innych ligach. Sądzisz, że gdyby Legia Warszawa złożyła ofertę trenerowi Grzelakowi, to nie wziąłby tego pod rozwagę? No zapytamy. Bartosz Grzelak jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No to od razu pytamy, co z tą Legią? Legia dzisiaj szuka trenera, Legia się zgłasza do Bartosza Grzelaka i co mówi Bartosz Grzelak? Bartosz Grzelak mówi, że jestem w fantastycznym miejscu w tej chwili, Wajko Solna, więc w tej chwili wszystko chodzi o Ajko. Może kiedyś to będzie taka sytuacja, że lepiej będzie, czy inaczej to będzie wyglądało, nikt nie wie. Jakie są dzisiaj pana plany trenerskie? Pan dzisiaj marzy na przykład o tym, żeby być, nie wiem, selekcjonerem reprezentacji Szwecji, prowadzić kadrę U21 Szwecji, czy też na przykład wyjechać gdzieś za granicę i nie mówię tylko o Polsce, ale może o jakiejś mocniejszej lidze? Wie pan, to każdy chyba ma jakieś marzenia, co jest w tym biznesie, jak chce się zrobić karierę, chce się coś wygrać w swojej karierze. Marzenia zawsze tam są, nie? Że za granicą kiedyś pracować. Bardzo mało szwedzkich trenerów faktycznie pracowali za granicą i to by było coś oczywiście bardzo fajnego, ale w tej chwili też trzeba być w tym momencie i w tym momencie, gdzie teraz jest, to trzeba wszystko zrobić, żeby wygrać albo puchar, albo ligę z Ajko i o to chodzi. I co się później starzy, to nie wiem. Ale ostatnio mówił pan, że tak naprawdę to wy nie jesteście wcale faworytem do mistrzostwa i AIK dzisiaj nie jest gotowy na mistrzostwo. No ale z drugiej strony, jak patrzymy na te tabele, szanse macie naprawdę spore. No mamy, ale trzeba też pamiętać, że tylko 3 mecze są do końca ligi i to będzie na pewno bardzo trudno wygrać ligę, ale jeszcze się nie poddaliśmy. Jak wchodziliśmy do tego sezonu, no to faktycznie tak media nas, prasa w ogóle nas nie typowała w top 3. Nas typowali chyba na 7. miejscu. Mamy paru doświadczonych piłkarzy w drużynie. Mamy 2 piłkarzy, co grają w reprezentacji Szwecji teraz. Ale też mamy sporo młodych piłkarzy. I właśnie jak powiedziałem, że może nie w tym roku nie jesteśmy przygotowani, żeby tak się bić o złoto, to mówię o tym, że ta drużyna cały czas musi się rozwijać do przodu i może w następnym roku będziemy takim prawdziwym kandydatem do wygrania tego i musimy żyć z tą presją. Bartosz, ty mówisz o tym, że macie kilku doświadczonych piłkarzy, których myślę, że każdy kibic interesujący się futbolem zna, bo pewnie masz na myśli Sebastiana Larssona, a także Lustiga z dużym doświadczeniem reprezentacyjnym. Jest Stefanelli, jest Bowie, jest Milosevic, to naprawdę kilku ciekawych zawodników. Z tego, co ja wiem, to twój kontrakt obowiązuje do listopada 2022 roku. Dobrze myślę? Tak, zgadza się. Czy w tej chwili, no nie wiem, jest już dyskusja o przedłużeniu jakiejś takiej pracy długofalowej? Jest dalekowzroczność władz klubu, czy na razie sobie dajecie czas? Dajemy sobie czas. Praca cały czas była od... Czy jest długofalowa ta praca? Bo mamy bardzo dobrą akademię i cały czas młodych piłkarzy bierzemy do pierwszej drużyny. Tam, co jest może najbardziej znany z naszej akademii, to był Aleksander Isak, co gra w Real Sociedadzie teraz, ale więc w Ajko to tak jest, że kibice przecież mają oczekiwania i liczą, że mamy się bić o złoto co rok, ale też musimy mieć realizować, że realizacja jest taka, że w zeszłym roku, jak ja przyszłem do Ajko, to byliśmy chyba 3 punkty od spadki. I cały czas do przodu idziemy, rozwijamy drużynę i mamy tych doświadczonych piłkarzy, ale też mamy sporo młodych piłkarzy. Więc patrzymy, jeszcze nie ma tych dyskusji, ale zobaczymy, co będzie tu się w grudniu działo, jak między sezonami.
Matematyka oczywiście pozwala wam marzyć, bo to, co tutaj pokazała tabela, 54 punkty ma Malmę, 53 Djurgården, 50 wasz zespół. Natomiast za plecami jest Elfsborg. Ja tak patrzę po tym zwycięstwie z Östersund w ten weekend 3-0, że zostały trzy mecze. Varsberg, Sirius, ale w międzyczasie, przed ostatniej kolejce właśnie Elfsborg. To jednak też może być walka o obronę tego trzeciego miejsca, czyli europejskie puchary, prawda? Tak, to będzie na pewno bardzo ważny mecz. Dla nas też jest bardzo ważne to, żeby dojść do pucharów europejskich, oczywiście. Więc mecz ze Elfsborgiem na wyjeździe będzie bardzo ważny. A jaka jest dzisiaj dysproporcja, powiedziałbym, finansowa pomiędzy Malmę a AIK-iem Solna? Czy my możemy tutaj jakby pogadać o budżetach, jakim wy budżetem dysponujecie, jaki jest, powiedziałbym, ten budżet płacowy? Jak to wygląda w drużynie, która jednak gra w Champions League? No, bym powiedział, że różnica się zrobiła bardzo duża między Malmę i innymi klubami w Szwecji. Malmę to, nie wiem, tak na koronie, nie, ale myślę, że Malmę może ma budżet, co jest 4-5 razy wyższy niż nas, więc to jest oczywiście duża różnica. Ale my też w AIK-u to jesteśmy faktycznie jednym z tych klubów w Szwecji, co może ta pandemia nas, najgorzej to nas, jak się mówi, dotknęła? Tak, dotknęło. To duże problemy były w zeszłym roku i w tym roku też. I faktycznie musieliśmy, jak byłem w AIK-u na przykład 3 lata temu, jak wygraliśmy złoto, to chyba mieliśmy budżet, co był 2 razy większy niż ten, co mamy teraz. Więc o to mi chodzi, że trzeba powoli iść do przodu z tym klubem. Czy kibicy nie uważają, że powoli, ale musimy rozwijać drużynę cały czas oczywiście i być troszeczkę lepsi każdy rok. A u was 100% cały czas kibiców w tej chwili może wchodzić na mecze? Tak, tak. Okay. Nie, powiem ci, że ja patrzyłem na derbowe spotkanie z Djurgården, co tam była atmosfera. Generalnie, jeżeli chodzi o kibiców, o atmosferę, to może zapytam, bo tam słyszałem, jest bardzo duża walka policji z kibicami i generalnie też temat pirotechniki mocno jest poruszany. Tam były jakieś chyba nowe zasady i teraz generalnie to na każdym meczu jest ta pirotechnika, mimo że jest zabroniona. Co tam się dzieje, bo tam słyszałem, są jakieś gorące dyskusje. No, dyskusje są bardzo gorące, bo to się, cała ta dyskusja się zaczęła od tego, że policja zaczęła nową taktykę podchodzić do kibiców i do klubów i im chodziło o to, że jak ktoś się nie zachowa na stadionie, no to cały klub będzie ukarany w ten sposób, że na przykład jak coś się stanie na tam, gdzie naszych ultra stoją, no to będzie na następny mecz nie wpuszczą, czy będą mniej ludzi wpuszczać na mecze. I przed tym taktyka była policji, że cały czas była rozmowa z klubami i bardzo to dobrze wyglądało, ale raptem zmienili taktykę i teraz tak jest, że czasami na naszych meczach, na naszej stronie, tam gdzie my mamy naszych kibiców, to wpuszczają może 1/5 z tych, co można wpuścić na to miejsce. Co do tego meczu derbowego, to jeszcze chciałem zapytać o jedną sytuację. Nie wiem, czy pamiętasz, jak przytaczałem tę czerwoną kartkę dla jednego z piłkarzy, to był Stefanelli. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak to wyglądało, no to było derbowe spotkanie. Chyba koło 15 minuty AIK grał w przewadze jednego zawodnika po czerwonej kartce dla piłkarza Djurgården. Później koło 45 minuty Stefanelli strzela na 1-0. Ten wynik 1-0 się na szczęście dla was utrzymał. Ale co robi Stefanelli po strzelonej bramce? On zdejmuje koszulkę i dostaje drugą żółtą kartkę. Jak pan na to zareagował? No bo tak naprawdę mieliście poukładany mecz, wygrywacie 1-0, macie przewagę jednego zawodnika, a gość w taki sposób wylatuje z boiska. No, oczywiście to był nie najlepszy moment Stefanelliego w klubie. Stefanelli jest bardzo dobrym chłopakiem, bardzo prawdziwy zawodowca, pracuje bardzo dobrze w każdym treningu, w każdym meczu i zrobił błąd i wiedział o tym po meczu i bardzo, bym powiedział, był załamany po tym meczu. On faktycznie strzelił tego gola, co wygrał nam mecz, ale był całkiem załamany po meczu i
I tak to jest, jak się menedżeruje piłkarzów, to są ludzie. I ludzie czasami robią błędy i trzeba o tym rozmawiać i patrzeć do przodu i nie zrobić tego samego błędu. O to chodzi. I ja myślę, że nigdy takiego samego błędu nie zrobię w karierze. Trenerze, jesteś już człowiekiem doświadczonym na ławce rezerwowych, a wciąż bardzo młodym. Wciąż bardzo młodym, bo zaledwie 43-letnim. Chciałem zapytać... Dziękuję. Czy ty wyciągasz pewne elementy od kilku trenerów, czy może masz takich swoich ulubionych szkoleniowców, których podglądasz, których filozofia gdzieś budowy drużyny i konstrukcji futbolu jest zbieżna jakby z twoją wizją tej dyscypliny? Ja bym powiedział, że podobało mi się kiedyś, jak Pep Guardiola powiedział, że on jest złodziejem pomysłu. I o to chyba chodzi w tej pracy, że trochę inspiracji się dostaje od jakiegoś trenera za granicą, czasami od jakiegoś trenera tu w Szwecji. Czy cały czas, co rok się coś nowego się uczymy. To są też, być trenerem to są też różne... jak się po angielsku mówi, qualities, że jesteś menedżerem, liderem, ale też musisz być dobry na boisku, w ciągu treningach, musisz być dobry taktycznie. I musisz czytać mecz? Czytać mecz, mieć dobry plan, robić zmiany dobre i to cały czas można się nauczyć od najlepszych. I czytam dużo książek, dużo meczów oglądam, jak mam czas oczywiście, ale ja widzę to jak cały czas, ja nie jestem gotowy jako trener jeszcze, ja cały czas muszę się rozwijać i o to chodzi. A który zespół w tej chwili w Europie najbardziej ci się podoba, jak gra w piłkę? No tak, trzeba, bym powiedział, to jest zespół, co może nie każdy kibic tak zna, czy dużo ogląda, ale ja muszę powiedzieć, że jeden klub, co mnie bardzo zaskoczył, jest Bodø Glimt z Norwegii, co mają takie same warunki, co my. Oczywiście może Bodø Glimt jest mniejszym klubem, ale to jest klub skandynawski, co bardzo dobrze sprawia sobie w Conference League. Wygrali 6-1 u siebie z Roma. My znamy, bo grali z Legią. No właśnie, oczywiście. I oni grają znakomity futbol. I o to chodzi dla skandynawskich klubów, że my nie mamy pieniędzy, żeby tu ściągnąć najlepszych piłkarzy z Europy. U nas chodzi o to, żeby rozwijać piłkarzy i znaleźć tych piłkarzy, co mają największy potencjał. I tak jak się patrzy na nich, to uważam, że bardzo atraktywną piłkę grają i skuteczną piłkę. Więc... Czyli niedługo Patryk Berg w AIK-u Solna. No. Zobaczymy. A ja jeszcze mam takie pytanie, bo jednak wiele zespołów w Skandynawii, też w lidze szwedzkiej, ma sztuczną murawę u siebie. Jak wyglądają i w jaki sposób też od tego są uzależnione wasze przygotowania do meczów i też jaki to ma wpływ, nie wiem, na zdrowie piłkarzy, na kolana i tak dalej? No, tak pierwsze, co myślę, jak pan tak mówi, to że to, co jest największe reakcje są zawsze od tych piłkarzy, co byli za granicą i wracają do szwedzkiego futbolu. Ja wiem, jak na przykład znany piłkarz jak Henrik Larsson wrócił do Szwecji, on przecież nie mógł w ogóle na sztucznej trawie grać. Nawet nie grał meczów na sztucznej trawie. Sebastian Larsson, Mikkel Lusty, to też dla nich było to coś innego. I my mamy taką taktykę u nas w tygodniach, że my jak najmniej próbujemy zmieniać między sztuczną i prawdziwą trawą. Że chcemy, jak mamy mecz na wyjeździe na sztucznej trawie, to może tak ostatni trening przed tym meczem na sztucznej murawie trenujemy. Taktycznie to oczywiście też te boiska, co są sztuczne, to dużo wody kładą na to i te boiska są niesamowicie szybkie. I to jest oczywiście w jeden sposób to rozwija technikę, podania i tak dalej w szwedzkiej piłce, bo boisko jest zawsze dobre, ale na drugą stronę to chodzi o to też, że jest trudniej grać wysokim pressingiem. I dla nas to może nie jest to zawsze dobrze, bo my najczęściej chcemy grać wysokim pressingiem. Zadam jeszcze takie pytanie, no może trochę dziecinne, ale jednak no bardzo mnie intryguje, czy prowadzisz odprawy i rozmawiasz z zawodnikami w szatni po szwedzku czy po angielsku?
Ja pan, wszystko u nas w naszym klubie jest po angielsku, bo mam w moim sztabie Anglików, w drużynie mamy 6-7, co w ogóle nie mówią po szwedzku, więc wszystko jest po angielsku. Dla mnie to nie ma problemu. Oczywiście te takie, czasami bym chętniej mówił wszystko po szwedzku, bo oczywiście najłatwiej, ale nie mam w ogóle żadnych problemów z angielskim. A kiedy był pan ostatnio w Polsce? Wie pan, ja jeżdżę przed pandemią, to prawie co rok jeździłem do Sopotu na wakacje lata. Więc do Sopotu i do Bydgoszczy, do rodziny oczywiście. Co rok próbuję. A tak jak rozmawialiśmy o tych celach pana jako trenera, gdzieś tam z tyłu głowy jest taki cel, żeby kiedyś spróbować w jakimś polskim klubie? Tak, cel, ale bym bardzo chętnie to kiedyś zrobił, bo zawsze marzyłem o tym. Nie wiem, czy to wiecie, ale miałem tylko 4 lata, jak się wyprowadziliśmy z Polski, ale zawsze miałem takie marzenie, żeby kiedyś wrócić. Ja jestem pół Polakiem, przecież jakby tak powiedzieć, ja mam mentalność szwedzką i polską i bym chciał mieszkać w Polsce i bym chciał czuć ojczyznę. A to tak to kapitalnie mówisz po polsku, bo znamy takich, którzy wyjeżdżają, mają 18 lat i za 10 lat później mówią, moja kara stoi na kornerze, a tutaj jednak no. Błyskotliwa polszczyzna to jakby była opieka nad tym językiem i pilnowanie w domu, z czego to wynika? No, zawsze w domu rozmawialiśmy po polsku, oczywiście i też chodziłem troszeczkę do polskiej szkoły tu w Szwecji. To było chyba tak raz w tygodniu w wieku 7 do 10 lat, więc polski cały czas tam dla mnie był ważny i rodzice to pilnowali też, żeby nie było za dużo po szwedzku. I patrzcie, teraz z wami mogę po polsku rozmawiać. Super, no to liczymy, że nie wiem. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie też. Nie, perfekt. Ja myślę, że tutaj musimy pozyskać jakieś prawa do kanału sportowego Ligi Szwedzkiej, bo tak jak czasami patrzymy na te mecze na szczycie w Skandynawii, czy FK Kopenhaga, Brentby, czy właśnie AIK tutaj, te wielkie mecze, to kapitalna atmosfera, dobry poziom. I ludzie czasami w Polsce jakby nie mają takiej świadomości, jak wyglądają te mecze, na jakim są rozgrywane poziomy. I jaka temu wszystkiemu towarzyszy oprawa. Jak Sopot, następne wakacje, to do mnie SMS i załatwimy tam bez kolejki wejście w parę miejsc i jakiś dobry stolik w dobrej restauracji. To na sam koniec tylko zapytam, Dariusz Mioduski, jak do nas zadzwoni i poprosi o numer, to mamy przekazać? Dać czy nie? Zdecydujcie. Dobra, dziękujemy. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie, trenerze. Dzięki, coach. Thank you. Fajnie by było trenera Grzelaka gdzieś tam jednak w Polsce zobaczyć. W jakiejkolwiek roli, zobaczymy tutaj trenera, zatwiamy już w Legię. Kwaśniok Paderborn, teraz trener Grzelak, Aik Solna. Ale wiesz, tutaj ma taki jednak background trenerski, jeżeli chodzi o reprezentacje też młodzieżowe, widziałbym go nawet w roli, nie wiem, trenera U21 w przyszłości. Znaczy ja myślę, że on w ogóle nie byłby zainteresowany dzisiaj trenerem U21 w Polsce, przyjść z pierwszego trenera AIK-u Solna, nie wiem, na pensję na poziomie 5000 euro do PZPN-u jako trener U21. No to w ogóle moim zdaniem to nie ma szans. No. Wydaje mi się, że poważnie by się zastanawiał nad ofertą stopowego polskiego klubu. Mówię topowego nie w tej chwili, jeśli chodzi o tabelę. Nie 17. Tylko jeśli chodzi o organizację i finanse, perspektywy, możliwości sprawdzenia piłkarzy, ale widzę człowieka świadomego. Widzę człowieka, który dużo już w tym zawodzie przeżył, a który cały czas chce się uczyć. Widzę faceta, który ma spokój, ma wiedzę, ma też pokorę do wykonywanego zawodu i tak jak gdzieś go jakiś czas temu tutaj odkryliśmy dla kanału sportowego, to bardzo mu kibicuję i wydaje mi się, że AIK Solna to nie jest jego ostatnie miejsce pracy na ziemi. I samo to, że to, o czym powiedział, że tak naprawdę AIK był gdzieś tam
w przewidywaniach przedsezonowych klasyfikowane na 6., 7., 8. Słuchaj, miejscu, złapać, a dzisiaj to jest zespół, który walczy o mistrzostwo do końca sezonu. Musimy złapać stream i obejrzeć mecz z Elfsborgiem, bo to będzie decydujące spotkanie na europejskie puchary. Tak. To jest przedostatnia kolejka, mecz wyjazdowy. Dobrze, Mateusz, to na sam koniec szybciutko sobie zerkniemy na to, jak to wyglądało w ten weekend, jeżeli chodzi o Polaków, bo dzisiaj to w miarę skromnie, nie było jakoś wielu goli, nie było wielu asyst, nie było też o dziwo zbyt wielu czystych kąt, więc to wszystko... Królem polowania piłkarz, który jest poza reprezentacją. Tak, ale zanim o nim za moment, bo go wybraliśmy na kozaka tego weekendu, do tego Robert Lewandowski z golem, przybyłko, niezgoda, Wojciech Wójcik tam na trzecim poziomie rozgrywkowym w USA, także cały czas strzela i to myślę też ciekawa postać, z którą kiedyś się połączymy. Przemysław Frankowski znowu z golem, Mariusz Stępiński tym razem asysta, wraca Adrian Mierzejewski do gry, bo niedługo też będzie wracała liga, na razie w pucharze asysta, do tego Grabara, jak mówiliśmy, czyste konto Patryka Procka i czyste konto Kuby Ojrzyńskiego, a kozakiem tego weekendu wybrany został przez nas Szymon Żurkowski. Kapitalne liczby, które też za moment sobie zobaczymy, bo to nie tylko gol, to nie tylko asysta, ale też zobacz, 4 próby driblingu, 4 udane, praktycznie 95% celność podań, 25 kontaktów z piłką, tylko 1 przegrany pojedynek w tym spotkaniu. No fajnie, że się chłopak odbudowuje, bo to pamiętamy. No, byli tacy, którzy widzieli go w pierwszym składzie reprezentacji na Mistrzostwach Europy. A tak im się wydawało, że tak to szybko pójdzie. A tutaj się okazuje, że jednak trochę czasu chłopak stracił przez kontuzję. Dzisiaj fajnie, że wraca do piłki, balansuje na razie na granicy pierwszego składu, ale nawet jak wchodzi jako piłkarz z ławki rezerwowych, to daje temu zespołowi naprawdę dużo. Także brawo Szymon i oby tak dalej. Tutaj widzieliśmy te bramki amerykańskie, one też są jakby tutaj ciekawe, puentujące ten sezon zasadniczy, bo trzecia bramka niezgody, 68 minut w barwach Portland. Oni grali akurat z Austin, wygrali 3-0. Już wiemy, że jako czwarty zespół konferencji zachodniej będą grać w playoffach z Minnesotą. Ta bramka też taka fajna, instynktowna, zdobyta klatką piersiową. Tak, no ale też ostrzę sobie apetyt na te pojedynki w konferencji wschodniej. To znaczy mam na myśli rywalizację przybyłki z Klimalą, bo drugie miejsce Filadelfii w tej konferencji wschodniej. 2-2 w ten ostatni weekend. Przepraszam, 1-1, bramka 12 w sezonie przybyłki, natomiast New York, akurat Red Bull, remisuje z Nashville. Nasz Patryk Klimala pauzował za kartki, bramkę strzelił Fabio, no ale Klimala jest królem polowania. Klimala kończy ten sezon zasadniczy z rekordem 8 bramek, 6 asyst. Brazylijczyk Fabio 7 bramek, 6 asyst, także Polak jest najskuteczniejszym piłkarzem swojego klubu. I tak jak widzieliśmy na tej grafice, do kolejnej rundy jakby jako mistrz swojej konferencji bezpośrednio przechodzi New England Revolution Adama Buksy. Adama Buksy, który też ostatnio o tym informowałeś, będzie przechodził zabieg. No i na nie, ten mecz... Nie, rozmawiałem z Adamem. Adam nie będzie przechodził zabiegu. Adam w tej chwili tak trenuje na basenie, sporo biega. Chcą to zrobić jakby bezzabiegowo w tej chwili, bezinwazyjnie. Bo początkowo miał być zabieg. Tak. Ale w tej chwili wiesz, no Bruce Arena prawdopodobnie będzie żegnał się z ławką rezerwowych. Trener New England Revolution jest jak w ogóle owładnięty takim żarem, pasją, żeby wygrać na koniec MLS. I nie wyobraża sobie tego bez Adama Buksy, który ma 16 bramek zdobytych w tym sezonie i który kapitalnie gdzieś tam z bołem z przodu funkcjonuje. Także Adam ma tak zwane zmęczeniowe złamanie trzeciej kości śródstopia. No nie wiem, nie jestem medykiem, tego ci dokładnie nie określę. Chyba palca, bo jesteś śródstopiem. Rozmawiałem z Adamem ze 4 dni temu, także no to było dosyć mocne stanowisko klubu, ligi, żeby nie jechał na reprezentację. Adam sam powiedział, że no dotykając piłki tą nogą, gdzie ma ten problem, to po prostu go to boli. I dlatego sam się śmiał, że chyba w 2 ostatnich meczach 8 razy dotykał piłki. Ale dotykał dobrze, no bo były bramki, były asysty. I strzelał także też głową. Tak, także to ponoć potrzeba w tej chwili takich 3 tygodni innego treningu, rehabilitacji, zaleczenia i ma być go
gotowy na pierwszy mecz playoffów. Jeszcze dwa słowa o Gabrielu Słoninie, ale też może nie poświęcajmy mu bardzo dużo czasu ze względu na to, że rozmawialiście o tym w Mocy Futbolu, no ale generalnie powołanie do reprezentacji U20, teraz z Columbus 0-2, ale no patrzyłem na te gole, no to tam tak naprawdę przy pierwszym to jeszcze próbował mocno pomóc, bo to było najpierw starcie 1-1 z jednym z napastników, on obronił ten strzał, natomiast później gdzieś tam udało się tę piłkę dobić przy drugiej bramce bez żadnych szans, ale też miał kilka dobrych interwencji. Gdyby nie on, znowu Chicago Fire przegrałoby wyżej. Cieszy mnie reakcja prezesa Czarka Kuleszy, że nie bagatelizuje, że nie śmieje się z tego, tylko miałem okazję z nim pogadać kilka dni temu, to powiedział, mamy numer, jeśli chłopak chce, ja to usłyszę, to będziemy działać, także... To nie jest tak, że już go Howard przekonał do występów w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że za chwilę nastąpi kontrofensywa PZPN-u i sam pierwszy prezes PZPN-u Cezary Kulesza wykona do tego chłopaka telefon. Inna sprawa, że nawet jak zagra w tym meczu U20, czy też później będzie powołane na to takie, powiedzmy w cudzysłowie, zgrupowanie ligowców z Bośnią, to no to nie jest mecz towarzyski, nieoficjalny. Możesz zagrać w pierwszej reprezentacji, możesz grać dalej. Tak, jeżeli jesteśmy przy bramkarzach, to jeszcze dwa słowa o Kubie Ojrzyńskim, bo kilka razy próbowaliśmy się z nim połączyć, ale zawsze albo był na treningu, albo tak jak w tym tygodniu jedzie na reprezentację młodzieżową. To też mega duży talent, talent, który szedł trochę drogą Kamila Grabary, ale zdecydowanie inną drogę wybrał akurat na tym etapie kariery, bo on jednak szybko chce wejść w ten seniorski futbol i co prawda, bo nie wiem czy wiesz, on tak naprawdę trenuje cały czas z Liverpoolem, a do Walii jeździ jedynie na mecze. To fantastycznie, bo tam są świetni fachowcy od szkolenia bramkarzy i wydaje mi się, że chłopak jednak funkcjonuje cały czas w realiach, w kulturze wielkiego klubu. Wielkiego klubu, gdzie codziennie przyjeżdżasz, rywalizujesz i czujesz się tą cząstką Liverpoolu, a na mecz po prostu wypadasz na weekendzik do Walii i gdzieś z tymi doświadczonymi zawodnikami masz szansę rywalizacji. Także no, ja wiem, że on jest duży, że on jest silny, ale tej męskości w każdy weekend myślę, że jeszcze więcej nabiera. No dobrze, to zobaczmy, co nam powiedział Kuba Ojrzyński, bo udało się nam z nim wczoraj połączyć, nagrać krótką rozmowę, także słuchamy. Kulisy tego transferu wyglądały tak, że byłem na wakacjach, zadzwonił do mnie trener z Liverpoolu, zespołu 23, powiedział, że do klubu przyszła za mnie oferta na wypożyczenie z walijskiego ekstraklasowego klubu. Spytałem się więc trenera, co uważa na ten temat. Trener powiedział, że jego zdaniem jest to dobra decyzja, żebym tam poszedł i żebym tam się rozwijał, żebym tam regularnie grał mecze, żebym tam stawiał swoje pierwsze kroki w męskim futbolu. Trener bramkarzy z pierwszego zespołu John Achterberg powiedział mniej więcej to samo. Moja agencja również się wypowiadała pozytywnie na ten temat. Dlatego wszyscy razem wspólnie podjęliśmy decyzję, że to będzie właściwy krok, żebym poszedł do Walii na wypożyczenie. Uważam, że poziom ligi jest całkiem solidny. Jest drużyna lider naszej ligi TNS, która uważam, że zdecydowanie odstaje od reszty drużyn z naszej ligi. Drużyna ta jest bardzo dobra. Prawie udało jej się zakwalifikować do europejskich pucharów. Przegrała dwumecz po zaciętych meczach z Wiktorią Pilsno, gdzie przegrali dopiero w rzutach karnych. Jest też kilka innych dobrych drużyn. No ale jeśli miałbym to porównać, to uważam, że większość drużyn spokojnie by sobie poradziła w pierwszej lidze. Tak, mam stały kontakt z Liverpoolem, ponieważ na co dzień trenuję z Liverpoolem, a tylko na mecze jeżdżę do Walii. Trenuję głównie z zespołem U23, ale także regularnie trenuję z pierwszą drużyną. Także stale monitorują moje postępy, widzą mnie na co dzień i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Plan na następny sezon? No to myślę, że jest to wypożyczenie do innego klubu na lepszym poziomie.
A co to będzie za klub? Nie mam pojęcia. Zobaczymy na początku przyszłego sezonu, jak się potoczą sprawy. To był Kuba Ujrzyński, Kenar von Town, ale tak naprawdę, no, jak mówiliśmy, on trenuje cały czas z Liverpoolem i tam doskonali swój warsztat, a tam po prostu chce się rozwijać w seniorskim futbolu. 4 czyste konta w tym sezonie, w ten weekend kolejny raz na 0 z tyłu. Ja muszę rozwinąć, bo Kuba powiedział TNS, czyli The New Saints, bo może nie każdy zrozumiał i nie każdy śledzi na co dzień. W którym gra Adrian Cieślewicz. Tak, ligę walijską. No, chłopak ma niesamowite warunki fizyczne, 196 cm, widzimy, że jest uporządkowany, taki bardzo poważny jak tata Leszek. Bardzo dobrze, że też tutaj właściwie planuje swoją karierę. Plan na karierę trzeba mieć. Jego jakby biznesy prowadzi ICM Stellar Group, czyli mówimy o jednej z największych agencji na świecie, która między innymi prowadzi interesy Grealisha, Luka Shawa, Kamavingi, tak, Saula Ningeza, Wojtka Szczęsnego i kilkudziesięciu innych piłkarzy. Wydaje mi się, że oni ten plan, podobnie jak Liverpool, na Kubę Ojrzyńskiego mają. Także no, sądzę, że następny sezon, to nie wiem, może to będzie League One, może to będzie Championship. Natomiast no, będzie miał już Kuba za rok 19 lat i trzeba po prostu pójść już w takie miejsce na zdecydowanie wyższym poziomie. Wydaje mi się, że może o tym czasami zapominamy, ale dzisiaj mówiąc o pierwszym bramkarzu reprezentacji Polski, Wojtku Szczęsnym, cały czas trzeba mieć przed oczami, co dało mu Brentford. Tak. I to był wtedy trzeci poziom rozgrywkowy. Wojtek zrobił krok w tył, może inaczej. No, w oczach kibica czy w oczach dziennikarza może to był krok w tył. Wydaje mi się, że w oczach piłkarza, gdzie na mecz przychodziło kilkanaście tysięcy ludzi, i gdzie też to była rywalizacja. Sytuacja taka, że trenował z Arsenalem, a tam jeździł tylko na mecze. Także no, brawo Kuba, będziemy się przyglądać i mam nadzieję, że to będzie przyszłość polskiego futbolu. Zaczynamy zgrupowanie, więc raport kadrowiczów. Hiszpanii, koło Girony. Ważna historia. Dzisiaj zobaczmy, jak radzili sobie bramkarze. Tam Kuby Ojrzyńskiego póki co nie ma. Na razie to jest reprezentacja U19, ale jest Kamil Grabara, o którym mówiliśmy. Jest Łukasz Skorupski, 90 minut z Sampdorią. No i także Wojciech Szczęsny, który z powodu kontuzji poza kadrą w tym ostatnim spotkaniu Juventusu. Jeżeli chodzi o obrońców, no tutaj jest Matty Cash, 90 minut, Soton 90 minut. W tym meczu rozegrał także Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński 84 minuty, Kamil Glik, czerwona kartka, 25 minut z Frosinone, Paweł Dawidowicz, bardzo dobry mecz przeciwko Napoli, okraszony też żółtą kartką, ale no, ten wynik 1-1, no to też pokazuje, że Hellas, gdzieś z górą tabeli Hellas potrafi grać, bo oni urywali już chociażby Juve, czy też pamiętam Romie punkty w tym sezonie, to naprawdę kilka razy zaskoczyli. Robert Gumny 90 minut, Michał Helik 90 minut, Tomasz Kędziora 90 minut, znowu w roli półlewego stopera, znowu jako stoper, także no, szuka też na siebie pomysłu trochę w ostatnim czasie Tomasz Kędziora, bo musimy powiedzieć, że kilka takich meczów było nawet, w których grał w ustawieniu czwórką z tyłu jako stoper. Tak, no być może to też skłoni Paulo Souza, żeby przymierzać go w tej hierarchii obrońców właśnie na pozycję półlewego, bo nie sądzę, żeby w tej chwili rozważał go jako prawego wahadłowego, jeśli jest Mari Cash, jeśli jest Bartosz Bereszyński, którego zwykle ustawiał na półprawym, jeśli jest Kamil Jóźwiak, także no to pewnie będzie koncepcja trenera. Znowu lekkie problemy po lewej stronie, bo pauzuje za kartki Rybus ze Spartakiem i nie było też Tymka. No ale do Tymka to akurat się przyzwyczailiśmy. Za A to... całkiem dobry mecz zagrał. Tak. W europejskich pucharach. Przemysław Frankowski, gol i 77 minut z Trua. Do tego Kamil Jóźwiak na ławce. No, ma cały czas problemy z regularną grą Kamil Jóźwiak. Do tego zaczęły się poważne problemy Mateusza Klicha, Grzegorz Krychowiak. On tam akurat problemów żadnych nie ma. 90 minut z Dynamem Moskwa. Karol Linety 56 minut, żółta kartka ze specją. Jakub Moder na ławce, całe spotkanie z Newcastle. Do tego Przemysław Płacheta również na ławce z Brentford. Damian Szymański tylko 7 minut w ostatnim spotkaniu.
Piotr Zieliński 61 minut z Hellasem Verona. Mam jeden wniosek, Pałat przyjedzie wypoczęto. Dobrze, napastnicy tutaj akurat, no też nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, jeżeli chodzi o świeżość. Adam Buksa oczywiście nie przyjedzie na to zgrupowanie, chociaż początkowo ostatecznie był powołany. Robert Lewandowski z golem. Arkadiusz Milik z golem, ale z rzutu karnego, jeżeli chodzi o Ligę Konferencji. No tak, to było w tygodniu z Lazio, natomiast już z mecz bramki Arek grając w pierwszym składzie nie strzelił. Miał sytuację w pierwszej połowie, nieczysto trafił w piłkę, coś ostatnio nie trafia w bramkę. Arkadiusz Milik, natomiast ważne, że jest zdrowy, ważne, że przyjeżdża, że dotknie go dzisiaj trener Paulo Souza i zobaczymy, jak będzie zarządzał tym czasem dla napastników przy okazji tych dwóch najbliższych meczów z Andorą, a także Węgrami. Tak, Ligę Konferencji śledzimy, oglądamy też Viaplay, no bo tam Ligę Europy, Liga Konferencji, także regularnie możemy oglądać mecze Bundesligi z komentarzem Mateusza Borka, a poza tym... Ja od czasu do czasu. A poza tym kilka innych ciekawych rozgrywek, chociażby teraz rozgrywki afrykańskich eliminacji Mistrzostw Świata. Mosalach, tak? Będzie można go zobaczyć. No ja też, wiesz, lubię podglądać rugby, także też tutaj stacja nabyła prawa do rugby. Jest NHL, kto lubi hokej na lodzie, no i jest co oglądać. Ja myślę, że z każdym miesiącem będzie jeszcze więcej ciekawych praw. O hokeju wiedziałem, ale że rugby? Potężny Mateusz Bur w rugby, to by oglądam, się sprzedało. Oglądam, lubię bardzo. I muszę ci powiedzieć, że kiedyś nawet komentowałem to rugby siedmioosobowe z trenerem Andrzejem Kopytem, tak. Jako pierwszy komentator? Tak, jako pierwszy komentator. To trzeba to znaleźć. Dużą imprezę. Kiedy musisz to było? Znaleźć. No, słuchaj. Polsat czy dowiaduj jeszcze wcześniej? Się, jeszcze dowiaduj się. Nie. Dobra, obiecuję, szukam tego. Mateusz Borek. Bardzo dziękuję. Adam Sławiński. Zapraszamy was już na 13:35 na konferencję reprezentacji Polski. Będzie Tomasz Smokowski, będzie Michał Pol, będzie Paulo Souza. Także dowiemy się może czegoś z obozu Polaków, który teraz wyjątkowo w Hiszpanii. Dzisiaj gęsty poniedziałek, tak? Jak zawsze, moc, jak moc Polacy, konferencja. Co jeszcze dzisiaj mamy? La Liga o 16, o 18 nie ma w ringu. W ringu było wczoraj, można już obejrzeć z odtworzenia. Football Bloody Hell o 20 weszło Polscy. I to tyle, tak? No to tylko tyle, 6 programów. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo, dajcie nam łapkę w górę i się odmeldowujemy. Kłaniamy się, pa.